Norwich, Ipswich i Southampton. Takie mecze na dzisiaj. A w tych wszystkich meczach zagra jedna osoba, co najmniej we wszystkich meczach jedną połowę, i będzie to Ryan Duda Johnson. O proszę, to ciekawy traf. Czyli Ryana Duda Johnsona muszę wstawić do składu, zagra dzisiaj wszystkie mecze. Tak wygląda skład na mecz z Norwich. Tego Ronaldo muszę zmienić, ale tak szczerze powiem, nawet nie chodzi o to, że nie mam czasu, tylko już mi się po prostu nie chce. No takie fajne zdjęcie by było, tylko też bym musiał go wyciąć. I dlatego mi się nie chce. GoTSK cały czas pierwsze. Mam nadzieję, że na koniec tego odcinka będziemy cały czas pierwsi. Zostało niewiele. Zostało nam 8 meczy do końca sezonu. Dzisiaj 3, jutro 3 i pojutrze 2. Plus tam jeszcze chyba jakiś towarzyski test Emotional. Jakbyśmy wygrali dzisiaj wszystkie mecze, między innymi właśnie ten z Norwich, 9 punktów, zapewniłoby nam chyba wyjście już z tej ligi. Awans do Premier League. Tak mi się wydaje, no bo jakbyśmy wygrali te 3 mecze, 9 punktów, a tam ścigamy się z jakimiś łamagami w tej lidze, trzeba przyznać, bo mimo że my tyle przegrywamy i remisujemy, to i tak cały czas nie mogą nam zabrać lidera. Jest Duda Johnson, strzela! Ale to był dobry strzał, ale zawsze nie siada z daleka, zobacz, jeszcze Shafar Run. No nie siada, no nie siada. Cały sezon minął, a ja żadnej bramki z daleka nie strzeliłem. Sadge. O, ale się obcięło, co? Co jest? No jeszcze czegoś takiego nie było nigdy wcześniej. Nartoszowski wpycha sobie piłkę do pustej bramki, ale no niesamowita akcja to była. Tutaj leciał Hejdyski, niestety to jego asysta nie będzie, bo to asysta tutaj obrońcy, a bramkarz, ja pierdzielę. Właśnie chcę sprawdzić, czy ten Płacheta gra. Gra! Ej, jest na boisku. Okazja, Płacheta, wow. No to druga połowa. W pierwszej oprócz bramki dużo się nie działo, ale ta bramka to fest przypadkowa. Oj! Oj, to było groźne. Oj, tej! Tej! Co ja powiedziałem? No nie, no było, mogło być 2-0. Świetna piłka od Ramseya taka. Ja pierdzielę, no to było fajne dośrodkowanie. Dobra, zrobiłem pełno zmian. Na atak wchodzi Lovely Antkowiak, Gonisuki na Bosaka, Alex Jezus i w pomocy jeszcze Slashy Victorius i Marcel Kozini. I gramy teraz trójką napastników. No ale nie widzę inaczej, żebyśmy mieli grać tak, żeby każdy dostał jakąś szansę. No chyba muszę wpuszczać wszystkich naraz po prostu. Oj, dobrze, blada cztera nam ratuje dupsko. Ale piłę dostał i nie trafił, ale fart. Jest coraz gorzej. Leci Gonisuki na Bosaka, świetna piłka do Lovely Antkowiak. 2-0. Ale to załadowała, ty no, ona tak rzadko wchodzi, ale jak wchodzi, to zawsze dobrze. Moim zdaniem, jeszcze złego meczu to chyba nie miała. I Gonisuki na Bosaka, asysta, ale świetna piłka i świetny strzał. Boże, jak to na powtórce pięknie wygląda. No to już chyba nic się złego nie stanie. Druga bramka daje nam taki bezpieczny wynik. Chociaż mówią, że niebezpieczny jest. No ale chyba nie... O kurwa. Uff, dobra. Nieważne. Chyba nie w 74 minucie już. Jedną to mogę stracić, ale dwóch nie stracę już. Koniec. Koniec meczu. 2-0. No niby po wyniku nie było tak źle, ale z akcji też dużo nie było jakoś. Takie są. Bartosz Nardoszowski MVP. Chociaż mogliby się podzielić z Lovely Antkowiak, bo ona też ma taką ocenę. 39. kolejka za nami. I odjeżdżamy na 5 punktów od Preston. No jest coraz lepiej. I my zagramy z Ipswich Town, ale nie pamiętam. Wydaje mi się, że... kiedy z nimi przegraliśmy, a oni są na miejscu 20 w tabeli, no to powinniśmy wygrać ten mecz. Ty, chcą mnie do Preston wziąć. Nie idzie im, to teraz chcą mnie do Preston. Jak mnie wyjebią z gołtów, to czemu nie? No to taki wystawiam skład na mecz z Ipswich Town. Jeżeli chodzi o miejsce w tabeli Ipswich, no to tutaj dwoma bramkami powinniśmy ten mecz wygrać, a jak będzie, się okaże. Mam nadzieję, że źle nie będzie. Dobrze zaczęliśmy odcinek, to będzie dobrze. Ale wiksa, ja cię chycę. Ale fajna atmosfera w ogóle. Te flagi. No, a tutaj macie swój skład na przykład. I to też zajebiście wygląda z tą muzyczką. No to zaczynamy. Konie kontra kozy. Dobra piłka. Kamilos, Kamilos, strzel. O Jezus. Człowieku. O Jezu. Teraz będzie, teraz będzie. Jest Kamilos. Ja pierdolę, nie będzie. Na razie nuda, byłoby ciekawie, gdybyście kurwa strzelali. Właściwie to Kamilos miał tylko dwie okazje. O, i teraz do trzech razy sztuka.
shit, no tak. Do trzech razy sztuka w tym momencie się sprawdza. Trzeci raz Kamilos dzisiaj w końcu trafia. I piękną bramkę zresztą, bo taki rogalik poszedł. No i to jest git, proszę państwa. To jest git. Świetna. Tak sobie myślałem przez chwilę, że fajnie by było zrobić, bo była propozycja na Discordzie, żeby zrobić plebiscyty. I myślę, że zrobimy plebiscyty na najlepszego obrońcę, pomocnika i tak dalej. Ale też na przykład fajnie by było zrobić na najlepszą bramkę. Tylko, że no, ja tych bramek sobie nie zapisywałem, a by trzeba było teraz prześledzić serię na nowo i wszystkie bramki ładne pozapisywać, wiecie o co chodzi. Żeby później można było głosowanie zrobić. A to jest chyba niemożliwe zbytnio. I wtedy na co każdy sezon taki plebiscyt zrobiłby i fajnie by było. Wow, przestań. Dobrze klepie Ipswich Town, 1-1. Ja tak przeczuwałem, że to się tak skończy właśnie. Ale ciężko było tu co? O Jezus, totalnie bez krycia zostawiony tutaj chłop z dziesiątką i mi strzela. Też myślę, że powinniśmy już coś zmienić. Wchodzi Juan Szafarran, Ramsey Ice-T. Może za Nartoszowskiego wstawimy. Kurde, i teraz nie wiem. Lovelaska strzelił ostatnio, to niech wejdzie. Jeszcze Slash i Victorious. A Jezus też niech wejdzie na SS, o. Ice-T, ależ bomba gol! On jest lewonożny i taką piękną bramkę załadował. Co? Jaki gol! To było piękne. To nie było nawet finezyjne, to było na siłę. Okienko od słupka. What the fuck? Tutaj Hejdyski do końcowej linii przyszedł, dostał piłkę. O, a nie, to nie od słupka, tylko od poprzeczki. Ja pierdziele, jaka brama. No jakbyśmy robili plebiscyt, to ta brama na pewno by się zaliczała do niego, bo jest jedna z piękniejszych w tym sezonie. Ej, z bara było, kurna, graj jak mężczyzna. 4 minuty dodane. Jak nic już się nie wydarzy, to wygramy ten mecz. Koniec, mamy drugą wygraną dzisiaj. 2-1 wygrywamy na wyjeździe z Ipswich Town. Ale no tutaj mówiłem, że powinniśmy wygrać ten mecz co najmniej 2 bramkami. Nie zawsze tak musi być. Że słaba drużyna, no to trzeba wygrać, przecież są jakieś niespodzianki. No ale dzisiaj się udało i Kamil Kamilos najlepszy na boisku. To jest mecz Day 40 i w tym momencie zostało tylko 6 meczy do końca sezonu. A my odjeżdżamy na 7 punktów, mamy pierwsze miejsce. Nie wiem, tak to tragicznie na początku wyglądało, w środku sezonu również, a i tak mamy taką przewagę. To jest trochę dla mnie niezrozumiałe, no ale spoko. Dzisiaj nas czeka jeszcze ostatni mecz z Southampton przeciwko Bednarkowi i Southampton jest 6 w tabeli, jest naprawdę wysoko, więc to będzie ciekawy mecz i nie będzie łatwy. Marcela Koziniego chcą wykupić. Nartoszowski na razie 26 bramek ma, Alex Jesus 11, a jeżeli chodzi o króla asyst, no to Kamilos, bo ma 7. O kurwa, jak i finał. To jest finał Champions League w tym roku. Real Madrid, Olympique Marsylia. Olympique Marsylia pokonała City. Panathinaikos z Realem w półfinale. Co to kurwa jest? Zresztą mógł być finał kurwa, ten liść zielony kontra Olympique. O, dwie moje drużyny grały, ale odpadły od razu, szkoda. A jak to wygląda w Europa League? Lipsk kontra Monaco. No to ciekawe w sumie. Oto jest skład na Southampton i ja mówiłem, że gramy przeciwko Bednarkowi, ale on siedzi na ławce, więc taki chuj. Ale to nic, poradzimy sobie bez Bednarka. Go TSK kontra Święci. I to jest ostatni mecz na dzisiaj. Jeżeli wygramy, to będzie komplet punktów w dzisiejszym odcinku. 9 punktów. Ice-T, będzie dośrodkowanie. Dobre, Jezus! A, Jezus! Jezus, chyba nie ma już formy, kurde. Taki dobry był. Ale tylko przez chwilę na to wychodzi. Larios? Aj, było groźnie. W sumie Bladacz dzisiaj nie ma za dużo roboty na bramce. A teraz jest okazja, jest West, West! Dobre zagranie do Jezusa, Jezus! Ja pierdzielę, słupek. No, widać, że coś jest nie tak z Jezusem. Oddajcie mi mojego Jezusa. Jeszcze West! Aj! Ej, gol! I to jest samobój. Myślałem, że Jezus, ale mamy samobuja. Downers? Downers?
strzela samobuja po dobrej wrzutce Kumingowskiego. No to ładnie, mamy już 1-0. Naprawdę niezła akcja. Myślałem, że tutaj jeszcze Jezus, ale no nie, no to jest totalnie samobój. Chłop jak rasowy napastnik, tylko że do swojej bramki. Do połowy 1-0. Kurde, dawno nie strzeliłem dwóch bramek w pierwszej połowie. Zawsze albo jedną, albo wcale. No dzisiaj to akurat nie strzeliłem żadnej. Oni sobie sami strzelili. Robimy zmiany, obniżamy skrzydła. I wejdzie Salientowski, Zaworski, Krzysiowski, Antkowiak i Wiktorius. Krzysiowski! Zablokowany strzał. Armstrong, tylko nie stracić teraz! Dobrze, wybita piłka, ale to jeszcze nie koniec. A, jednak koniec. 2 minuty dodane, będzie zaraz koniec. W pierwszej połowie było spoko, ale w drugiej to już kompletnie nic się działo. I tylko 1-0 po tej bramce samobójczej. Wygrywamy dzisiaj komplet punktów. 9 punktów w 3 mecze. Wygraliśmy wszystkie. Ciekawe, kto będzie zawodnikiem meczu, ale chyba Kumingowski. Kumingowski zawodnikiem meczu z oceną tylko 7-0, no bo w sumie nikt nie strzelił bramki. Oni sami sobie strzelili. Także, no, Kumingowski pierwszy raz w życiu z MVP. No, rzadko się zdarza, żeby to obrońca, który nie strzelił bramki, dostał MVP. I to jest mecz day 41. Pamiętamy, że do 46 gramy, czyli 5 meczy do końca zostało. I tabela na ten moment wygląda tak, nadal 7 punktów nad drugim miejscem, ale do czwartego miejsca brakuje nam aż 11. Czyli, że jak wygramy jeszcze 2 mecze, to mamy zapewniony awans do Premier League. No bo z trzeciego się chyba bezpośrednio przechodzi. Nie wiem, w tej grze raczej to tak jest zrobione. Mamy maj i jutro zagramy z Millwall, Leeds i Huddersfield. I jeżeli chodzi o tą ostatnią drużynę, no to ona jest gdzieś tam na dole tabeli i z nią nie powinno być kłopotów. A nie, no jest w sumie 18. Ale jeżeli chodzi o Millwall, no to ono jest 9, a Leeds jest 4. I jeżeli, ej, właśnie, jeżeli wygramy z Leeds, to mamy wyjście. Mamy awans. Jeżeli jutro wygramy z Leeds, to będzie awans, bo my się z nimi bijemy, oni są naszymi ostatnimi wrogami, do Bolester już do nas nie zdąży dojść. Mamy taką przewagę. Więc jutro się dowiemy, czy wychodzimy do Premier League. Jeżeli chcesz też się dowiedzieć, to zapraszam na premierę odcinka o godzinie 18. Będzie ciekawie, ale mamy taką dobrą pasę, że chyba się nie martwię o to. Bo jak nie wygramy z Leeds, to możemy wygrać jeszcze z innymi. I dziękuję za oglądanie i na razie.